Na ławicy pojawiła się cała śmietanka kobiecego kajakarstwa, ale do Hiszpanii lecą również Kanadyjkarze, medalista olimpijski Paweł Baraszkiewicz i młodzieżowy mistrz Europy Tomasz Kaczor. Skupiamy się jednak na dziewczętach, bo to one wiodą prym na tegorocznych zawodach międzynarodowych. Trener kadry Tomasz Kryk, spytany o prognozy, nie owija w bawełnę. Nie ukrywam, że jedziemy walczyć po górne miejsca w finałach A na kilku dystansach. Na gwiazdy polskiego kajakarstwa urastają Marta Walczykiewicz i Ewelina Wojnarowska. Utytułowane zawodniczki mają już na koncie medale Mistrzostw Świata. Teraz kolej na zawojowanie Mistrzostw Europy, na których koncentrują się na olimpijskiej osadzie. 2500 to jest dystans olimpijski i bardziej się skupiałyśmy na tym dystansie. A z Martą się dobrze pływa. Spływałyśmy w zeszłym roku, także wiemy, na co nas stać. Jednak starty w osadzie to nie koniec ich marzeń o medalach. Marta Walczykiewicz jest postrzegana jako jedna z faworytek sprintu na 200 metrów. Ostatnio była na treningach nieco nerwowa, ale trener zapewnia, że to przeszłość i na Martę można liczyć. Im bliżej zawodów, tym więcej wątpliwości mnie nachodzi, czy dobrze trenujemy, czy to wystarczy, czy jestem przygotowana. I myślę, że to problem tkwi tylko w głowie, że trzeba zmienić tok myślenia, pozytywnie myśleć i wszystko się naprawia. I myślę, że już teraz jest dobrze. Ich starsza koleżanka z reprezentacji Aneta Konieczna to już legenda kajakarstwa. Trzykrotna medalistka olimpijska po 20 miesiącach bez treningu wróciła do ciężkiej pracy. Jedzie walczyć o medal, tym razem w czteroosobowej osadzie. To będzie dla niej pierwszy start międzynarodowy po ciąży i urodzeniu dziecka. Ten rok jest dla mnie takim roczkiem troszkę ulgowym ze względu na to, że dosyć późno weszłam i zarówno do kajaka i zaczęłam pływać, bo dopiero w marcu, a poza tym powrót po ciąży. Ja sobie zdaję sprawę, że no jeżeli ten rok byśmy za bardzo zaszaleli, nie wiadomo jakby poszedł przyszły rok. Są wielkie szanse na to, że dziewczęta przywiozą z Mistrzostw Europy worek medali. Oczekiwania są duże, ale według trenera to są świetnie poukładane zawodniczki, nie ulegające stresowi przedstartowemu. Na koniec specjalnie dla Państwa trener kadry podaje pełne składy i dystanse, na jakich będą pływały nasze kadrowiczki. 1-200 olimpijska Marta Walczykiewicz, 1-500 i 1000 metrów Beata Mikołajczyk, 2-200 Karolina Naja, Ewelina Wojnarowska, 2-500 metrów Marta Walczykiewicz, Ewelina Wojnarowska, 4 olimpijska na 500 metrów. Karolina Naja, Aneta Konieczna, Sandra Pawełczak, Magdalena Krukowska. 2-1000 metrów Sandra Pawełczak, Magdalena Krukowska i 1-5 kilometrów Paulina Wiewióra.